ja Cię kręcę. Przed chwilą padało. Teraz mamy bardzo ładne niebieskie niebo. Właśnie skończyłem pracę. No i sobie tak myślę, podjadę do chłopaków, do Ostrowa. Zobaczyć, co tam u nich słychać. Bo coś tu się chyba dzieje. Serdecznie Was witamy w Centrum Polski. Postaramy Wam się dzisiaj naprawdę pokrótce zaprezentować sprzęt i techniki używane do metody surfcastingowej, czyli do wędkowania z plaży. Tripod wieszakowy, który pozwala nam w trakcie łowienia rozwieścić sobie ileś zestawów od razu uzbrojonych, przynęty i tak dalej. W większości go się stosuje na zawodach, rekreacyjnie, kto chce, nie? Jak widzicie, pomaga to w szybkim zmianie zestawu, wiecie, na zawodach nie ma czasu na to. Tempo, nie? Nie ma szukania, tak? Nie ma szukania, czyli tak. Mamy chwileczkę przerwy, prawda, to my sobie tam kręcimy, wiążemy i wymieniamy. Natomiast rekreacyjnie myślę, że nie jest konieczność. Ja, koledzy mają super profesjonalny, ja mam grzebień, nie mam go tutaj akurat, ale mam bardzo prosty teleskop od wałka malarskiego, trzoneczek od wałka malarskiego, teściowej trzonek o szczotki urżnąłem, żeby tyle nie lała, gwoździku sobie nabijałem i on prawie to samo za 25 zł, kolega wywalił 400 zł, nie? No ale no wiecie jak to jest, nie? Ja dostałem w prezencie od żony, to nie wywaliłem. O! No, bardzo no, dobrze, widzicie? Czyli małżonka prezesa pochwala nasze tutaj jego działania. Ryby płaskie, flądrowate możemy łowić na dwa haczyki o rozwartości do 10 mm. Natomiast o ile łowimy inne ryby lub inne ryby biorą, wówczas używamy tylko i wyłącznie jednego haczyka o rozwartości do 20 mm. Czyli załóżmy, jak jesteśmy na łowisku, prawda? Nastawiamy się na flonderki, ale zaczyna nam podchodzić leszcz, przykładowo, czy okoń, czy węgorz, powinniśmy jeden haczyk. Ale to jest przykładowy zestaw na flądrę, bez żadnych dekoracji, ale możemy jeden haczyk sobie odpiąć i wówczas jest to zestaw na leszcza. Praktycznie on jest taki sam. Czym on się różni? Zobaczcie. Ja mam go zamontowane tutaj na stoperkach. I te stoperki możemy regulować nią odległość. Co? Tak samo i tutaj też mamy stoperek. I możemy go do góry podnosić na stoperku, na dół, także możemy to regulować. W trakcie łowienia na pewno to się przyda, bo nieraz ryba bierze z samego dna, a nieraz bierze ciut bliżej. Wypycha hak i wtedy sobie zestaw ląduje, idzie do góry spokojnie. Także to jest bardzo fajna sprawa. Wiele marek robi takie kije, także zaszkodzi to, na pewno. No jeden jest troszeczkę droższy, jeden troszeczkę tańszy, ale to nie o to chodzi. To jest drugi rodzaj kija, który ma akcję półparaboliczną. To jest kij, tak do, on już sięgnie bardziej w parabolę. Jest coś? Czuję, że chyba jest. Kulę założyłem, 160, tak trochę ciężko szło pod nie. Nie chciałbym zapeszyć. Ale mam rolę. Proszę. Flonderka na dolny. To chyba turbot, co? To jest turbot! To jest turbot! No. Flonderka ma mały, nie? Nie jest okrągły taki. I ma te guzy, charakterystyczne takie wyrosty. Krótki ogon. To nie jest okrągły. Flondra nie ma, to ma biały albo plany, a turbot ma przezroczysty i gładzica ma przezroczysty, ale gładzica jest zupełnie gładka. Nie? Trochę to czasami trwa, bo jak mniej wprawy jest, to ja staram się to... Albo ktoś z kamerą stoi, to wiesz, ręce się trzęsą. No to też inna sprawa, nie? Staram się to przepchnąć jakoś tak, żeby jej nie uszkodzić, trochę cierpliwości. Złapię sobie najpierw żyłeczkę. Żyłeczkę. Te szczypce coś nie chcą łapać. O! Tutaj już widzę, jest haczyk. Jest ten haczyk, delikatnie staram się złapać. O, ten haczyk widzę tutaj, się wkuł mocno. O, chodź, głupka. O, panowie, widzicie? Wypycham haczyk. I
ta rybka generalnie nic jej nie jest, zaraz ją wypuścimy. 25-26 cm, także stanowczo za mała. Miło się było spotkać, miło było poznać oczywiście. Zapraszamy na plażę, zawsze doradzimy zadzwonić. Któryś z chłopaków przyjedzie, pomoże, jeżeli będziecie chcieli połowić, pokaże gdzie akurat, jakie łowisko, gdzie coś można złowić. I tutaj mamy takie małe upominki od klubu dla każdego z panów. Proszę bardzo, panie prezesie. Dziękuję, dziękuję. Można było sobie kawkę wypić i przypomnieć. Koledzy z koła wędkarskiego z Kutna poprosili nas o przeprowadzenie takiego szkolenia merytorycznego, jak łowić, na co łowić, gdzie łowić. Trochę pokazaliśmy sprzętu, jak montować zestawy i myślę, że wszyscy są zadowoleni. My zadowoleni, że jesteśmy zawsze otwarci na prośby i ktokolwiek by chciał, zapraszamy i tyle. A warto było? Oczywiście, że warto. Łowimy zresztą na Bałtyku już 40 lat, ale nigdy tą metodą. Chodziło o to, żeby poznać i spróbować. No ta metoda dosyć skomplikowana się wydaje, czy nie, raczej nie? Nie. Normalna, fajna metoda. Troszeczkę inny sprzęt, troszeczkę mocniejszy, nic więcej. A poza tym, no, inne warunki, inna pogoda. Chłopaki sprawdzili się, dobrze to wytłumaczyli, tak w miarę konkretnie i zrozumiale? Zobaczymy za tydzień po zawodach naszych. Dziękujemy. Bardzo dobrze. Dziękujemy. No i chciałbym podziękować tu od razu prezydentowi Kutna, który nam tutaj pomógł troszeczkę, żeby przyjechać. Dziękujemy. Miło było się spotkać i coś komuś wytłumaczyć.